czasem w meczu ostatniej kolejki w rundzie jesiennej. Smoliński, dobre podanie od Koseckiego i jest gol dla drużyny ŁKS-u, Artur Kieraga. Kieraga, który ograł Ciarkowskiego, czyli mamy rewanż za te pierwsze minuty. No, fatalnie się zachował Ciarkowski we własnym polu karnym. Był jakiś zwiastun tego gola, bo ŁKS groźnie kilka razy atakował. Przed chwilą ta akcja Mięciela z Koseckim, teraz już się udało. Pretensje zasłużone do Ciarkowskiego, no bo pozwolił tutaj na oddanie strzału Arturowi Gieradze. Pięciu obrońców stało przy tym podaniu, także olbrzymi błąd w całej linii defensywy, ale największe chyba pretensje można mieć do Ciarkowskiego. Są szybko